18 lipca wspominamy świętego Szymona z Lipnicy, prezbitera. Szymon urodził się pomiędzy rokiem 1438 a 1440 w Lipnicy. Znane są nam imiona jego rodziców, Grzegorza i Anny. Ojciec był piekarzem. Fakt wysłania Szymona na studia uniwersyteckie wskazuje na pewną zamożność rodziców, gdyż to suponuje także ukończenie szkoły niższej. Jednak zamożność ta była względna, skoro w roku 1454 Szymon wpłaca do kasy Akademii Krakowskiej zaledwie 1 grosz, a więc zaledwie 1/4 już i tak skromnej rocznej opłaty. Zapisał się na wykład nauk wyzwolonych. Był to wykład wstępny i najliczniej obstawiony, gdyż dawał przygotowanie do 3 wydziałów pozostałych i udzielał najogólniejszych wiadomości z zakresu 7 nauk wyzwolonych. Akademię Krakowską Szymon ukończył w roku 1457 z tytułem bakałarza. W tym samym roku wraz z 9 swoimi kolegami akademickimi wstąpił do Bernardynów, których 4 lata wcześniej sprowadził do Polski i założył ich pierwszy klasztor w Krakowie, święty Jan Kapistran. Niewykluczone, że Szymon widział go i słuchał osobiście, kiedy Jan przez 8 miesięcy przebywał w Krakowie na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka. Po roku nowicjatu Szymon złożył śluby zakonne. W Krakowie też odbył swoje studia teologiczne i po roku 1460 otrzymał święcenia kapłańskie. Szymon musiał wyróżniać się cnotą, wiedzą i powagą, skoro już w roku 1465, w kilka lat po święceniach, został wybrany gwardianem konwentu w Tarnowie. Z tego powodu wziął udział w kapitule prowincjalnej w Krakowie. 2 lata później pełnił w Krakowie urząd kaznodziei. Urząd ten w zakonie franciszkańskim był zawsze w wysokim poważaniu. Wybierano na to stanowisko wyjątkowo zdolnych zakonników. Według relacji, jakie nam pozostawiły źródła, Szymon był nie tylko kaznodzieją z urzędu, ale przede wszystkim z powołania. Obowiązek ten miał spełniać przez kilkanaście lat, bo aż do swojej śmierci. Szymon był nie tylko kaznodzieją zakonnym, ale przede wszystkim katedralnym. Dotąd ten zaszczyt i odpowiedzialny urząd pełnili wyłącznie dominikanie i profesorowie teologii Akademii Krakowskiej. Szymon był pierwszym bernardynem, który przełamał tę tradycję. Kazania w katedrze wygłaszano do elity umysłowej Krakowa w języku łacińskim. To dowodzi, że Szymon doskonale opanował ten język. O wielkiej powadze, jaką się cieszył Szymon wśród swoich współbraci, świadczy to, że został wybrany wraz z kilkunastoma innymi bernardynami delegatem prowincji polskiej, aby uczestniczyć w uroczystościach przeniesienia relikwii świętego Bernardyna do nowego kościoła wystawionego ku jego czci w Akwilei w roku 1472. W roku 1474 został wybrany na kapitule prowincjalnej delegatem na kapitułę generalną do Pawii. Wyruszył na nią wraz z ówczesnym prowincjałem i gwardianem z Krakowa. Przez pewien czas Szymon pełnił także funkcję komisarza prowincjała i w jego imieniu wizytował niektóre konwenty prowincji. Poważnym wydarzeniem w jego życiu była pielgrzymka do Ziemi Świętej na przełomie roku 1478 i 1479. Odbył ją korzystając z okazji, że był uczestnikiem kapituły generalnej w Pawii. Właśnie stamtąd udał się do ziemi Chrystusa Pana. W zakonie odznaczał się surowością życia, nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Umarł posługując chorym podczas zarazy w Krakowie 18 lipca 1482 roku. Pogrzeb odbył się w tym samym dniu w godzinach wieczornych. Ciało pochowano w kościele klasztornym pod wielkim ołtarzem, umieszczając je wraz ze szczątkami Tymoteusza i Bernardyna, zmarłych również w opinii świętości. W roku 1488 błogosławiony Władysław Zgielniowa, sprawując wówczas funkcję prowincjała, na podstawie specjalnego brewe papieża Innocentego VIII, dokonał przeniesienia relikwii Szymona do osobnej kaplicy kościoła, co było wówczas uważane za formalną beatyfikację. Odtąd bowiem można było słudze Bożemu oddawać cześć publiczną, jako błogosławionemu. Grobowiec Szymona nawiedzali liczni pielgrzymi, a nagromadzone wota były dowodem jego skutecznego orędownictwa. Zaraz po jego śmierci miało miejsce aż 377 cudów uzdrowień i łask. Długie zabiegi o formalną beatyfikację doszły do skutku.
24 lutego 1685 roku błogosławiony Innocenty XI ogłosił dekret beatyfikacyjny. Dnia 3 czerwca 2007 roku papież Benedykt XVI kanonizował Szymona z Lipnicy. W ikonografii święty Szymon przedstawiany jest jako głoszący kazanie. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś świętemu Szymonowi łaskę głoszenia Ewangelii, spraw, abyśmy posłuszni Jego nakazom pełnili Twoją wolę i doszli do Ojczyzny Niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.